Hej, cześć, witajcie, z tej strony Giladhis, zapraszam was bardzo serdecznie na materiał z gry Tasty Planet Back for Seconds. I oczywiście kontynuujemy naszą zabawę. Skończyliśmy tutaj w okolicach tego całego Rzymu i mam nadzieję, że będziemy mogli sobie dzisiaj przejść przynajmniej tutaj mniej więcej. Chociaż różnie, bo te poziomy mogą być albo długie, albo krótkie. Na chwilę obecną zbieramy Raisin, nie wiem co to jest zbytnio w chwili obecnej, ale zapewne dowiemy się za chwilkę. O, tu nie mogę nic zbierać, tu pewnie będzie, właśnie, będzie tego więcej. Czyli będziemy zbierać typowo po kolei, będziemy zbierać to, potem będziemy zbierać jakieś kolejne tutaj kolorowe owocki. Tutaj na górę chyba musimy zebrać, o, właśnie, któreś z tych kolorków? Jak najbardziej. Któż się stęsknił za grą? Zapewne wszyscy się stęskniliście za grą, jestem po prostu tego pewien. Tak coś właśnie czuję, że się wszyscy stęskniliście za grą. Co to jest? Oyster? Nie wiem, co to jest zbytnio. Nie powiem wam, co to jest, bo sam nie wiem niestety. Ale możemy sobie zjadać wszystkie tutaj różnego rodzaju rzeczy. Będziemy sobie dorastać w miarę, mam nadzieję, szybko. Jeśli chodzi o to, całkiem niedługo powinniśmy również być w stanie zjadać rybki tutaj i wszystkie inne rzeczy. I postaramy się dotrzeć chyba do Rzymu, z tego co rozumiem, bo to jest taka chyba epoka właśnie rzymska jakaś, dziwnie. Okej, będę wnikał. O, już możemy rybki zjadać, więc zjadamy w sumie wszystko, praktycznie wszystko na tym stole, co się znajduje, bo kilka rzeczy zostało właśnie. No i minuta 10, co prawda bez żadnej oceny, ale na tym nam nie zależy. Lecimy z kolejnym poziomiksem. Jak widzicie, teraz będziemy wciągać sobie jakieś... A, to są winogrona! Dobra, te to są winogrona. Dobrze, na to mogłem wpaść, co prawda, że to są winogrona. Ale nie wpadłem zbytnio. Myślałem prędzej o jakichś cukierkach dziwnych. Chociaż w sumie dziwnie, w epoce rzymskiej robić cukierki. To wie, o Jezus, to jakiś szczur chodzi, to jakieś szczury chodzą. Więcej ich tu jest. Oddawajcie mi moje tutaj te... Nie, oddawajcie mi moje winogrona. O, wy najgorsze. Wy mi zjadacie winogrona. Nie robi się tak. Ja tu więcej winogron nie dostanę. Oddawajcie mi tego dziwnego pieroga z papieru. Będę tak go sobie nazywał, bo nie wiem co to jest. Dobra, dawajcie, ja już was zjadam. Gdzie są te szczuraki? Szczuraki to już szczur czy mysz? Nie, muszę cokolwiek zjeść, żeby dobić poziom i nic nie mogę znaleźć, kaban. To na wszystko to wyczyścił, koniec. Straciłem czas, przez to dostałem tylko brąz. No niech będzie, minuta 20 teraz. Zjedz 100 ludzi noszących togę, okej? Śmiesznie. O, mogę po prostu wszystkich zjadać w chwili obecnej. Dobra, no to zjadamy po prostu, jak leci. Chociaż niektórzy się chyba nie zaliczają do tego. Chociaż może wszyscy. W sumie mam wrażenie, że wszyscy. Toga to jest właśnie ten rzymski ubiór. Ja cały czas mówię o rzymskim, bo wydaje mi się, że Koloseum widziałem, szczerze mówiąc. Ale nie będę tutaj w to wnikał. Możliwe, że tak jest. Możliwe, że tak nie jest. Zobaczymy z czasem na pewno. Oni sobie tutaj tylko piszczą, nie musicie tego z niczym totalnie kojarzyć. Nie za bardzo podoba im się opcja bycia zjadanym. Myślę, że mógłbym to zrozumieć w pewnym stopniu tylko, w pewnym stopniu. No bo, no, przynajmniej jakoś się przysłużą tutaj. Ja się i tak cofnę w czasie, więc nie dostanę tutaj nic zbytnio z tego. A oni sobie przeżyją, będą dalej żyć swoim życiem, nie będą się tym przejmować zbytnio pewnie. 82, potrzebujemy jeszcze 20 osób. O, tu się bardzo ładne zrobiło zgromadzenie troszeczkę, proszę bardzo. Mógłbym na taki powiedzieć, że to jest takie, teraz, że mnie walnął gafy, Forum Romanum, to była taka, to takie miejsce, gdzie się spotykali, taki rynek powiedzmy. Teraz pewnie wyszedłem totalnie na głupka, nie zdziwiłbym się. O kurde, są kolesie z mieczami. Dobrze, a co ja mogę zjadać w ogóle? Ryby! Rybki, 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 więcej rybek. Dobra, spadam stąd. Chlebki, chlebki też całkiem niezłe. O, już mogę żołnierzy zjadać. Tak, to jest żołnierz rzymski. Roman soldier. Nie będę czekał. O, tu dzbany jeszcze są do jedzenia. Spoko. Powolutku sobie wciągnę dzbany, wciągnę sobie również ludzi bardzo ładnie. A zakładam, że stoły też będę mógł później wciągnąć. Jeśli chodzi o to, tutaj więcej ludziksów. Tu już chyba nic nie ma. Na stoły na razie nie wejdę. Nie ma nawet opcji. Zaraz te posągi powinienem również móc jeść, więc myślę, że będzie całkiem sensownie. Co ty mi... Aha, bo ty mi ludzi cały czas, właśnie. Wow! A co to za kusza tutaj jakaś wielka? Co ja mogę? O, mogę te posążki zjadać, dobra. To jest zdecydowanie szybsze niż robienie czegokolwiek innego. O, tu będzie strzelał cały czas. O kurde, to jest drugi, come on, tu jest ich więcej. Muszę uważać, muszę bardzo uważać, bo zginę sobie tutaj. Dobra, na razie te małe sobie to do...
Wow, dobra, całe szczęście nie mogę od tego zginąć, ale mogę dostać sporo obrażeń. Czego bym bardzo nie chciał, dobra, jest. Tu sobie powciągamy wszystkie te statuetki, jeśli mogę tak to nazwać. Bardzo ładnie, kolejna tutaj nie dostanę, całe szczęście. Tu jest jeszcze kilka dużych, co mnie bardzo raduje. Oj, w ten sposób. O nie! Prawie kuszę chciałem tutaj, kurczę. Dobra, tutaj mnie nie uderzy. Tu były jeszcze, czy dam radę? O kurde, blisko było. Było bardzo blisko, żeby mnie uderzyło, ale całe szczęście udało się tego uniknąć. Tu potrzebujemy więcej. Zjadamy sobie balisty, przepraszam, nie kusze, balisty. Come on. Naprawdę, balisty. O, mogę sobie te stoliki zjeść wszystkie. Bardzo ładnie, o Chryste. Tych balist jest tu więcej, come on. Jakie tu trzeba uniki robić? Dobra, pounikałem. Zakładam, że na koniec jemy domki, szczerze mówiąc. O, jest duża statua, bardzo fajnie. I od tyłu tutaj wszystkie balisty, jakby nie patrzeć. Od przodu balisty, pyk, pyk. Tutaj więcej posągów, które nie są jakoś super problematyczne. Dobrze, tu jeszcze jest więcej posągów. Proszę bardzo, balisty dalej zjadamy. Tutaj, tu od tyłu balisty, dziękuję serdecznie. Więcej balist. 10 metrów prawie mam. Jestem całkiem zadowolony. Dobrze, o i właśnie w tej chwili mogę zjadać sobie wszystkie domostwa. Bardzo ładnie. Co prawda bez żadnych tutaj, jakby to powiedzieć, osiągnięć. Ale o kurde, lew jakiś. Spadam stąd. Co my jesteśmy, na jakiejś arenie gladiatorów? Ryby tu będą powracać. Halo, mogę gladiatorów już zjadać. Witam serdecznie. No dobra, niech będzie. Będziemy zjadać gladiatorów. Oni co prawda ze sobą nie walczą, więc dla mnie to nie jest problem. Z tym, że potem będzie większa arena dostępna i będzie jeszcze ten lew właśnie. Tak coś czuję, że finalnie tak to się właśnie skończy. Kurczę, no za mało was tu troszkę, mam wrażenie. Nie chcę też zbyt blisko od brzegów się trzymać, bo mam wrażenie, że jak się pojawi lew, to będzie to bardzo problematyczne, jakby nie patrzeć. Mogliby się nawzajem zadźgać i tylko zostawić mi mięsko do zjedzenia. O właśnie, że się arena powiększy. O kurde, balisty znowu. Balisty będą same swoich ludzi pewnie wybijały. Nie zdziwiłbym się. I to jeszcze lwy sobie chodzą. Nie, z lwami się nie bawimy na chwilę obecną. Ale lwy będą na pewno wyjadać nam ludzi. I nie chciałbym tego, bardzo bym tego nie chciał. Dobrze. O Chryste, muszę... Wow! Ale tutaj trzeba będzie robić uniki zaraz szalone, coś czuję. O, czyli te lwy giną od tych. O, fuck, dostałem bezpośrednio. Dostałem krytyczne trafienie. Znowu, come on. Spokojnie. O, ale to było dobre. Ale to było dobre, ale tego uniknąłem. O Jezu. Ale to było dobre. O, kolejna balista. Dobra, uniknę, bardzo ładnie. Tutaj sobie złapiemy ludziksów. Przejdę, dostałem bezpośrednio. Dobra, tu nie jest bezpiecznie. Tu jest dużo lwów, nie chciałbym się z nimi bawić. Tu jest troszeczkę więcej właśnie tych gladiatorów, których potrzebuję w chwili obecnej. Bardzo ładnie. A tu jest więcej. Za ile będę mógł te lwy jeść? Mam 1,40 m. Au, dostałem. Znowu muszę nadrobić. Jak raz zostanę uderzony, to chyba muszę nadrobić jedzeniem jednego gladiatora albo dwóch nawet. Tak mi się wydaje. Tutaj uniknąłem jakiegoś całkiem spoko, ale no dalej za mało. 1,5 metra może jest na nie, czy nie? Nie jestem pewien. Czy troszkę wyżej. Tutaj blisko. Mógłbym próbować pozbyć tych lwów, ale no nakierowywanie ich na jedno miejsce też nie będzie jakieś super dobre. 1,53 metra. No na razie jakoś to idzie, szczerze mówiąc. Tutaj kolejny. Czy mogę dobra, mogę ci już lwiątko zjeść. Bardzo ładnie. Na dole było kilka. Muszę się po nie wrócić. Dobra, jest jeden na pewno. Tu jest drugi. Finalnie chyba mamy właśnie te balisty zjeść. Tak mi się wydaje coś. Że to będzie nasze finalne zadanie. Ała! Kolejny lew. 1,2 metry już mamy. 0,6 mi daje każdy. Bardzo przyjemnie. A, tylko, że te lwy się rzadko pojawiają w tej chwili już. A dobra, są dwa, nieważne. Są trzy, nieważne. Ciągnę sobie wszystkie. Mogę zjeść balistę. Balista da mi zdecydowanie więcej, a wiem, że w tym górnym rogu są dwie, jedna i druga. Bardzo ładnie. Tutaj lew uciekł sobie. Tego lwa wciągniemy. No i nie musiałem nic więcej robić. Srebro! Bardzo, bardzo dobrze. Minuta 10. Hej? Czemu dostaję takie proste poziomiksy? Znaczy zakładam, że i tak nie zrobię złota, czy czegokolwiek takiego. Więc wiecie, to już jest inna kwestia. Potrzebuję 1,5 metra, żeby móc jeść lwy, więc muszę po prostu chodzić w kółko i wszystko wciągać, co się tylko da. I potem pójść na lewą stronę.
A zakładam, że jeszcze jest tu taki limit czasowy, że one też mi zjadają te ryby. Tak, one też mi zjadają te ryby. I tu się pojawia problem większy zaraz, kiedy mi tych ryb po prostu braknie. Dobra, jest 1,36 metra, 1,38 metra. Bliziutko już 1,44, 1,48, 1,40, dobra, jest, możemy zjadać lwy. Gdzieś tu był drugi, come on, do mnie. Jest, i trzeci. Sia. Złoto. Perfekcyjnie, po prostu perfekcyjnie. Mam bronić bali... O Jezus, to jest, co się dzieje? Mam bronić balisty, póki sam nie będę wystarczająco duży, żeby ją zjeść. Śmieszne. O, come on, to jakiś z przodu jest. Dobra, balisty nie za bardzo mi pomagają w chwili obecnej. A co prawda coś tam uderzają sobie w tych ludziksów, ale mam wrażenie, że będę musiał być ich bliżej troszeczkę, żeby tutaj po prostu dać sobie radę z tym, bo tu już widzicie, że na przykład są całkiem, całkiem blisko. Ała! Bo uderzacie we mnie jeszcze balisty. Ła, dobra, myślałem, że już będzie blisko. Oni tu też zawracają w pewnym momencie. Nie! Nie, 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 nie! Musi chociaż jedna balista przetrwać. Ała! Dobra, chociaż jedna balista. O nie, 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 nie! Ty tu uciekaj już? Dobra, jak nawet we mnie uderzą, to nie jest problem. Ja sobie nadrobię tutaj z czasem. A, w trójeczkę chcieliście, co? W trójeczkę chcieliście. Dobra, ja tu sobie będę leciał w ten sposób. Widzę, że muszę po prostu lecieć sobie w ten sposób. Lewo, prawo, lewo, prawo. A, jest! Dobra, udało się. Ci kolesie tu w ogóle gdzieś przechodzą, nie wiem totalnie gdzie. Ten został zdjęty, bardzo tutaj przyjemnie ze strony balisty, że mi pomogła. Jest całkiem nieźle. Ci tu sobie wracają, tu jest jeden gość, który leci na przody. Więc nie chcemy tutaj, żeby po prostu palił się z nami. Zjadamy sobie wszystko. O nie, 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 nie. Dobra, jest załatwieni, bardzo ładnie. Oni tu będą też zawracać z czasem, to jest bardzo przyjemne. Sobie tak idę, oni się zawracają leciutko w miejscu. To nie jest takie super zawracanie, no kręcą się w miejscu bardziej. A czy wy też się rzucacie? Nie rzucasz się na balisty. Gdzie są balisty? O, okej. Kogoś przepuściłem. Kogoś przepuściłem, moje balisty postanowiły zniknąć. Okej, nieważne. W każdym razie mamy jeszcze ludzi, których możemy zjadać. Nie będzie to co prawda rekord czasowy, ale... ale będzie to zawsze coś. No tak, w sumie to powinno tak być zrobione, że możemy sobie zjadać tylko ludzi, no bo potem i tak zjadamy balisty i musimy się czymś dokończyć, w sensie ludźmi. Dobić. Więcej punktów, o to mi chodzi bardziej. Dobra, ja to sobie w ten sposób złapię bardzo ładnie i polecę sobie w dół. Troszeczkę na tych ludzi, którzy sobie tutaj łażą jeszcze. Tu chyba nikt mi nie przelazł. Nie, nikt mi tu nie przelazł. Bardzo, bardzo dobrze. I tu już się kolejni zrespili, to jest bardzo przyjemne. A całkiem szybko się mnożą, nie powiem, gladiatorzy. Ale nie będę na to czekał. 3 metry chyba mniej więcej zbieramy. Tak mi się jakoś wydaje, że to są 3 metry do zbierania. I chciałbym bardzo dobić. Bardzo chciałbym dobić. Może uda mi się wbić chociaż brąz. Byłoby przyjemnie. No brąz byłoby naprawdę przyjemnie. Kurczę. Dobra. 2,5 metra, no jeszcze trochę. Na pewno z balistami byłoby łatwiej, bo balisty pewnie mi dodawały z 10 cm, a nie 1. No ale co? Tak to bywa właśnie niestety w tych grach. Dobrze. Brakuje nam 70, nie, 30 cm, Boże. 70 mamy. O, 2,7 metra zbyliśmy. Jest i brąz, bardzo ładnie. Zjedliśmy 430 gladiatorów. Całkiem spora liczba, nie powiem. Dobra, jest. Ta muzyczka jeszcze, come on. Dobra, wracamy znowu do jedzenia i jagód. Wydaje mi się, że znowu będzie to samo. Raisin. Może to jest... O, to jest wino... To nie jest winogrono, to jest rodzynka. Rodzynka, na bank to jest rodzynka. Nic innego, to jest rodzynka, na bank. Nawet się nie będę dziwił. Dobra, jest załatwione, bo w końcu z winogron robi się rodzynki. Come on, Krystian, mogłeś na to wpaść 10 minut wcześniej. Bardzo wcześniej. Tu znowu będą jakieś szczurki, które będą mi wciągały wszystko, czy nie? Czy tym razem będzie spokojnie? Miejmy nadzieję, że tym razem będzie spokojnie. Dobrze, pozjadamy sobie... O, znowu jest to samo? Czasami mam wrażenie, że gram dwa razy w tą samą grę. Co zrobić? Dobrze, zaraz będziemy mogli też rybki wciągać. Tylko musimy sobie powciągać więcej tutaj tych właśnie papierków, jakichś tam, jakichś innych śmieci. Proszę bardzo, dzbanuszków jakichś. Rybę już mogę? Jeszcze nie mogę ryby, dobra, trudno. Teraz jakoś będę mógł rybę, jak zjem sobie to wszystko. Proszę bardzo, tak jak mówię.
ryby wciągnięte, 19 cm, to jeszcze zejdę chyba z tego stołu, tak mi się wydaje. Ojej! Zejdę ze stołu. I teraz musimy pójść na górę, bo to są łączone teraz plansze, dobra. To teraz idziemy na górę, bo kończymy chyba już powoli to. I zjadamy te ryby. Dobra, oni tutaj jako strażnicy chcą mnie załatwić. Jemy jeszcze chlebek. I zjadamy ludzi. I potem będziemy musieli zjadać jeszcze na samym końcu miasto. No przykro mi, no, tak to w życiu czasem bywa, no nie mogę wybrać tego, co chcę jeść. To gra mi nakazuje. Come on! Tak jest, no. No nie zmienię tego. Trudno, będziecie krzyczeć, ale no nie zmienię tego. A! Come on! Było tak blisko. Zaraz powinno się zwiększyć, żebym mógł zjadać kolejne. O, właśnie, jest. Dobra. Znowu zjadamy standardowo tą samą strategią, lecimy. Zjadamy wszystkie małe posążki, bo one dadzą nam najwięcej. Te romańskie statuły. Dobra, bardzo ładnie. Teraz tu są jeszcze statuetki. Tu jest duża statua. No i możemy już lecieć też na te duże statuły. Proszę bardzo, pyk. Pyk, możemy sobie złapać wszystko. Tu jeszcze nie zjemy wszystkiego, na pewno. Nie zjemy jeszcze stolików. Tu też gdzieś powinna być balista, mam takie wrażenie. Jedna bije w to miejsce. Ło! Ale na styk udało mi się zwiać, dobra. O, balistę też już mogę zjeść, czemu nie? Pozbędziemy się jej, czemu nie? Naprawdę. One są upierdliwe troszeczkę, więc załatwimy. Tu jeszcze powinny być na dole. O, nie, tu jest balista, której nie chcemy. Dziękuję serdecznie. I brakuje nam troszeczkę. Stoły mogę zjeść na pewno. I tutaj będzie, właśnie, tu już będzie upgrade'ik. Zjemy sobie wszystkie balisty, żeby nam po prostu nie przeszkadzały. Jeśli chodzi o to. Ups, o Jezus! Ale tu trzeba uniki robić. Ej, nawet nieźle mi to wyszło, muszę powiedzieć. Muszę przyznać, że całkiem nieźle to wyszło. Dobrze, tu jedna, jakaś balista, tu jeszcze jakieś trzy. Wszystko można od tyłu bardzo ładnie załatwić, więc bez większego problemu sobie to robimy. Teraz tu jeszcze jakaś balista, tam są kolejne balisty. Pyk, pyk. A, tutaj jeszcze mnie trafiła raz, leciutko, co prawda, ale trafiła. O, no i domki, bardzo ładnie. Czy coś więcej tutaj możemy zjadać, te małe domki? Oj, koloseum jest nam przedstawione. Koloseum co prawda nie sądzę, że zjemy, bo wydaje mi się, że troszeczkę za mało metrów będzie. Chociaż mamy przyrost całkiem niezły, wam powiem. Całkiem niezły mamy przyrost wielkości. Możliwe, że zjemy nawet koloseum. Dobra. Ciągamy sobie wszystko w ten sposób. Będzie rzeczywiście najłatwiej, myślę. Pyk, 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 pyk. Tutaj sporo nam to daje. Jeszcze nie jesteśmy w stanie zjeść koloseum. Nie, będziemy jeść koloseum na bank. Dobrze, teraz tutaj jeszcze jakieś dwie. Widzicie, jak już coś jest mało, to już mi nawet nie daje barwy. Naprawdę, nie daje mi to prawie nic wtedy. 112 metrów, tutaj jeszcze sobie troszeczkę tego wciągniemy. Tego troszeczkę wciągniemy. Jeszcze koloseum za malutcy. Ojej! Dobra, zaraz powinienem być w stanie zjeść koloseum, tak mi się wydaje. I koloseum. I dziękujemy. 212 metrów. Co z tą togą, doktorze? Aha, musiałem zmienić losy Rzymu. Coś takiego, fall of Rome. Chyba tak, tak zrobiłem. Jak? Zjadłem całe miasto, okej? I dostałem się do Japonii? Czyżby? Czyżby, 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 moi drodzy, czyżbyśmy zaczynali powoli Japonię? O, zaczyna się ryż, chyba tak. Chyba tak udało nam się dostać. Zjadamy sobie ryż. Ryż już to prawda bardziej zdrowy niż ludzie. Przynajmniej w teorii. Przynajmniej w teorii. Dobra, mam więcej ryżyku. Czy to jest cebula? Nie, myślałem, że to cebula. Nie. To płatki wiśni. To płatki wiśni jak najbardziej. To nie jest to, o czym myślałem początkowo. I te płatki zaraz będziemy mogli nawet jeść, szczerze mówiąc. Jak sobie powciągam trochę więcej tego ryżu, bo na chwilę obecną to nie. Jeszcze trochę ryżu. Mamy, Boże, 1,5 centymetra tylko mamy, Chryste. Zaraz odmienimy jakieś losy, tutaj właśnie japońskie i okaże się, że w ogóle jakieś inne kolejne rzeczy odblokowaliśmy czy coś. Będzie ciekawie. Dobra, płatki już możemy sobie wciągać. Całych kwiatów jeszcze nie. Shurikeny nawet są, come on! Naprawdę sensownie. Naprawdę sensownie. Jak widzicie, już drobinki ryżu nam spadły, niestety. Nie jesteśmy w stanie nic z tym robić. Tutaj jakaś ryba sobie jeszcze leży. Zaraz duże kwiaty powinniśmy być w stanie, właśnie. Duże kwiaty będą już sensowniejsze, jeśli chodzi o wzrost nasz. I myślę, że na końcu właśnie będą shurikeny. Shurikeny zostaną zjedzone. O, jeszcze jakiś kamień się trafił. Może shuriken trafił w kamień i został tutaj. Kto wie? Kto wie? Nikt się nie zna na tym. Ale kamienki też sobie wciągnę, bo kamienie są całkiem niezłe, jeśli chodzi o zdobywanie wielkości. Czyżbyśmy mieli też katany zjadać? To będzie ciekawe.
O kurde, to jest samuraj! Nie, pan... O kurde, on mnie goni! O nie! Come on, zaraz mnie zgnieciesz, ty najgorszy, człowieku! O kurde, jest ich dwóch! Co tu się dzieje? Come on, ja muszę tu uciekać kawałek od nich. Bo tu dzieją się złe rzeczy. Dobra, mogę wam ukraść trochę oręża. Orężu. Oręża. Orężady. Jakkolwiek. Dobra, zjadam wam wszystkie miecze, moi drodzy. Dzięki. Miło się współpracowało. Nie ma was. Po prostu was nie ma. Zjadam wszystko. Nie zostanie nic z waszej historii. Nic nie zostanie. Ryby wam wciągną. Ale tutaj jeszcze nie jestem w stanie tego posążka wciągnąć. Ale jestem w stanie miecze powciągnąć. Tu więcej ryb. Położyli je na trawie. Czemu nie? Skończyliśmy. Mamy brąz, moi drodzy. No i lecimy dalej. Więcej ryżu potrzebujemy. Z tym ryżem całkiem szybko ewoluujemy, jeśli chodzi o naszą wielkość. Takie mam wrażenie. Tak, mamy już 1,19 cm i lecimy cały czas do przodu. Są myszy. No i kiknie, jeśli chodzi oczywiście o ryż. Całkiem sensownie, całkiem sensownie. Nie jest to tyle, że na przykład, nie wiem, dali tutaj kamienie i nagle te myszy zjadają kamienie czy coś. To by było trochę bez sensu w sumie. Takie moje zdanie. Moje zdanie. Możecie się z tym oczywiście nie zgadzać. Może dla was szczury mogły... Szczury? A, myszy, przepraszam. Są myszy. Mogłyby zjadać kamienie. W sumie... Polegając na logice gry, mogłyby. Złoto. Bardzo ładnie. Także kolejny odcinek będziemy zaczynać od tego momentu. Zostaną jeszcze chyba dwa, żeby skończyć to wszystko. Nie licząc tego, że jest... Trochę bonusowych poziomów, które jak ktoś by chciał, to oczywiście mógłby grać. My na razie nie skupimy się na nich, skupimy się na głównej grze. Póki co, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie ciepło, no i pa pa!